Cześć, z tej strony Marcinia Asiński. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Foto News. To będzie najkrótszy odcinek jak do tej pory, ponieważ mam dosłownie kilka informacji dla Was do przekazania. Zaczniemy od dwóch newsów. Pierwszym z nich jest Godox, a mianowicie wypuścił on pierwszą lampę która się składa z akumulatora, albo inaczej mówiąc, y, modułu zasilającego oraz osobno z głowicy. Y, jest to Godox AD1200 Pro. Takie rozwiązania, gdzie mamy osobno generator oraz y, Kłowice z palnikiem były kiedyś bardzo popularne w większości lamp studyjnych. Teraz nadal bardzo wiele marek z tego korzysta przy lampach o dużej mocy, a taką też ma ta lampa, ponieważ ma ona 1200 watosekund. Różnicą jest, iż ta lampa posiada moduł zasilający, który korzysta z przenośnych akumulatorów, które możemy wymieniać i nie potrzebujemy jej podłączać bezpośrednio pod prąd. Dzięki temu ten moduł zasilający możemy swobodnie przenosić i używać tej lampy w plenerze, gdzie ta moc tych 1200W bardzo się przyda przy mocno słonecznej pogodzie. Bateria w module zasilającym jest wymienna i może ona wynosić standardowo 2500 mAh. Dodatkowo, natomiast, możemy dokupić baterię o pojemności. 5200 mAh. Pierwsza bateria, która jest standardowo dołączana do zestawu, ma nam dać 500 błysków z pełną mocą. To jest naprawdę bardzo fajny wynik, ponieważ pamiętajmy, że to jest 1200 Ws i rzadko kiedy będziemy potrzebować aż tak pełnej mocy, więc śmiało można powiedzieć, że naprawdę wytrzyma ona bardzo dużo. Zresztą, sam mam Atlasa 600, jestem bardzo zadowolony z tej lampy. Jeszcze nie udało mi się nigdy podczas sesji rozładować tego akumulatora. Lampa ta posiada HSS. Czas ładowania to jest od jednej setnej sekundy do 2 sekund przy pełnej mocy. Temperatura światła i uwaga. Tutaj mamy temperaturę światła około 5600 kelwinów, odchyłce plus minus 200 kelwinów. Natomiast jest specjalny tryb utrzymania temperatury barwowej, który pozwala nam osiągnąć odchyłkę, która wynosi jedynie 75 kelwinów. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Lampa też posiada 40-watowe światło modelujące. To jest też fajna informacja, ponieważ ja w Atlasie 600 mam bardzo, bardzo słabe światło modelujące. I to troszkę, tego troszkę mi brakuje. Wiem, że w Atlasie 600 Pro to zostało poprawione. Całość natomiast waży 8,26 kg, a cena tego zestawu będzie wynosić 1599 dolarów. Mam nadzieję, że Quadralight wprowadzi za jakiś czas tą lampę na polski rynek, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Lampa o bardzo dużej mocy z przenośnym akumulatorem i, i, i no czegoś takiego nie mamy. Akurat, jeżeli chodzi o Quadralighta no i o Godoxa, tak? w zasadzie to jest to samo. Tak samo jak Flashpoint, Godox i Quadralight, to wszystko jest to samo. Cena niestety jest dość duża, aczkolwiek za taki zestaw ciężko powiedzieć tak no, ciężko powiedzieć musiałbym przetestować tą lampę i, i zobaczyłbym czy warto ponieważ to będzie zapewne podejrzewam że coś ponad 6000 u nas więc to jest naprawdę dużo w tej cenie można mieć tak naprawdę dwa spokojnie nawet trzy atlasy 600. Można je połączyć też jest taka możliwość że możemy połączyć mieć osobną głowicę w której łączymy dwie lampy i też mamy moc 1200 watosekund, więc no, trzeba by to przeliczyć i zobaczyć czy to jest w ogóle opłacalne. No ale na pewno jest to ciekawostka, którą wprowadził Godox i zobaczymy czy się pojawi też u nas na rynku. Druga informacja, jeżeli chodzi i ostatnia, jeżeli chodzi o newsy w tym tygodniu, jest taka, że Tamron opatentował dwa obiektywy podmocowanie Sony FE. I ma to być Tamron 70 ze światłem uwaga 2.0. I 200 -400 ze światłem 4.0. Pierwsza z nich będzie najjaśniejszym z zoomem w systemie Sony. Powiem szczerze, że jest to naprawdę niesamowicie ciekawy obiektyw. Nie jest to wprawdzie 7200, ale światło 2.0 w zoomie to jest coś, co ostatnio pokazywał nam Canon, i to jest naprawdę super sprawa. Sony musi mieć jakieś, tak naprawdę układy, jeżeli chodzi o Sigma i Tamrona, ponieważ pod tym mocowanie. Ostatnio pojawiają się coraz ciekawsze obiektywy, których nie ma yy, pod inne mocowania innych marek, więc yy, no, zastanawiam się to, jak to działa. Natomiast no, ja korzystając z one, jestem bardzo zadowolony. Teraz przechodzimy do plotek i w zasadzie ostatniej rzeczy, jaką mam dzisiaj wam do przekazania, a mianowicie. Sony Alpha Rumors donosi iż jedno z ich pewnych źródeł, z którego pochodziły wcześniej już sprawdzone przecieki dotyczące obiektywów, mówi nam o tym, że jeżeli pandemia znacząco się nie pogorszy, to Sony w tym roku ma zamiar wypuścić swój pierwszy obiektyw o świetle F1.2. Jak myślicie, jaka to może być ogniskowa? Według mnie to będzie 50 mm, a dlaczego? Hmm. Dlatego, że Sony nie posiada obiektywu z serii G Master nawet ze światłem 1,4, jeżeli chodzi o ogniskową 50 mm. Oczywiście posiada planara, Zajsa planara 1,4. Pod swoje mocowanie. No, notabene z którego właśnie akurat oglądacie ten materiał, bo nim właśnie nagrywam. Ale nie mają jakby swojego własnego. I wydaje mi się, że może to być 50/12. No, oczywiście, może to być cokolwiek, ale takie są moje przypuszczenia. Bardzo fajnie byłoby to zobaczyć, ponieważ Canon ostatnio robi tak fajne obiektywy ze światłem 1.2. Ja bym chciał zobaczyć, co przygotuje nam Sony. I to jest naprawdę fajna informacja, zwłaszcza dla osób, które cały czas uważają, iż Sony ma za mały bagnet. Zresztą Sigma pokazała już, że można zrobić spokojnie obiektyw F1,2 i taki zrobiła, bez problemu pod te mocowanie. Natomiast jak na razie to jest tylko plotka, więc zobaczymy, czy Sony nam pokaże. Zobaczymy też, jak rozwinie się pandemia, więc nic jeszcze nie wiadomo, jak się będzie rozwijała sytuacja. I to w zasadzie byłoby na tyle, więc mamy dosłownie kilka informacji w tym tygodniu. Zobaczymy, co się pojawi w następnym, czy w ogóle coś się pojawi. Eee, ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania łapek w górę, jak wam się podobało, i do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawiać materiały na tym kanale. I im bardzo serdecznie za to dziękuję. A my widzimy się, mam nadzieję, za tydzień albo za dwa, jak nie będzie żadnych informacji. Trzymajcie się, cześć!